Dzień dobry, nazywam się Magdalena Knitter i jestem autorką dwóch książek: Najważniejsza decyzja oraz Kobieta wewnętrznej podróży. Przede wszystkim jednak jestem trenerką rozwoju osobistego i coachem pracującym od kilkunastu już lat z kobietami. W zasadzie w dużej mierze moja działalność, moja praca skupia się tutaj właśnie na terenie Piaseczna. Od lat jestem związana z przystankiem Kultura, gdzie prowadzę warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet. Tak naprawdę moją misją od tych kilkunastu lat i moim marzeniem, moją pasją jest takie wspieranie kobiet. Pomoc w tym, aby nauczyć je budować dobre, pełne satysfakcji obu stron relacje, ale też wzmacniać je i nauczyć je dostrzegać w sobie to, co jest ich siłą i zasobami. Doskonale wiem jako kobieta, jak bardzo jest to ważne i czasami trudne, mimo tego, że żyjemy w XXI wieku, to wciąż bardzo wiele kobiet ma problem z tym, żeby nauczyć się określać i wyrażać swoje potrzeby i mówić o nich głośno. Dlatego też poprzez zajęcia, które organizuję, staram się pokazywać kobietom, jak bardzo jest to ważne i jak naprawdę jest to łatwe, ponieważ w momencie, kiedy nauczymy się wzmacniać siebie, kiedy nauczymy się dostrzegać swoje potrzeby i dbać o nie, to otoczenie tylko może na tym zyskać, a często kobiety boją się, że może być wręcz odwrotnie. Od lat, tak jak wspomniałam, prowadzę warsztaty rozwoju osobistego na terenie Piaseczna, ale ponieważ jest mi bardzo bliski wszechstronny rozwój kobiet, to 7 lat temu stworzyłam przestrzeń, którą nazwałam Klub Kobiet Kreatywnych, która miała za zadanie skupiać kobiety, które niekoniecznie może są zainteresowane takim stricte rozwojem osobistym, ale chcą rozwijać się i spotykać ciekawe osoby, a przede wszystkim wzajemnie się inspirować. Stąd też powstała przestrzeń, która jakby w założeniu była taką naszą wspólną przestrzenią, gdzie każda z nas była gospodynią tego miejsca i gdzie mogła coś z siebie dać innym osobom, czy też poprzez podzielenie się swoją pasją, czy też poprzez zaproszenie ciekawego gościa. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie te działania, które robię, mają na celu wszechstronny rozwój kobiet i wzmocnienie ich. Moja praca jest moją pasją i stąd też jakby powstały pomysł na obydwie moje książki. Pierwsza z moich książek, Najważniejsza decyzja, jest to zbiór opowiadań inspirowanych prawdziwymi historiami moich klientek, z których każda opowiada o jakimś wyzwaniu rozwojowym. Jest to bardzo cenna inspiracja dla tych osób, dla których właśnie najcenniejsze i najfajniejsze jest to, żeby usłyszeć, jak z pewnymi problemami poradziły sobie inne kobiety. Drugą moją najnowszą zresztą książką jest książka Kobieta wewnętrznej podróży. Jest to rodzaj poradnika rozwojowego, który łączy pewne treści z ćwiczeniami, które można zrobić samodzielnie na kartach tej książki. Jest to propozycja dla tych osób, które albo z jakiegoś powodu nie mogą dotrzeć na warsztaty, a chciałyby rozpocząć swoją rozwojową podróż, albo też chciałyby uzupełnić o pewne ćwiczenia to, co już robią. Obydwie te książki powstały z inspiracji dla moich klientek, dla innych kobiet po to, aby dodatkowo je wzmacniać i jakby spotęgować pracę, którą robię i tym, czym się dzielę z innymi. Także serdecznie Was zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się albo na wieczorach autorskich, albo na kartach mojej książki, albo też na wspólnych warsztatach w Piasecznie. Do zobaczenia.